Ludzie chcą wykrzywić proste ścieżki Boże. Dlaczego? Bo się tak nauczyli żyć. Wykrzywiać proste drogi pańskie. Długo używana rzecz jakaś, długie działanie w czymś staje się naszą drugą naturą, staje się naszym charakterem. Tak jak ludzie się nauczyli bać, nauczyli się martwić, to trzeba się było nauczyć, rozumiesz, o co chodzi? Ludzie się nauczyli bać. My już się urodziliśmy, gdzie strach był normalną sprawą. Ale pierwsi ludzie się nie bali. Nawet się nie bali ci, którzy już byli po Edenie. To tam nie było lęku, wiesz, o co chodzi, nie? Znaczy, musieli się nauczyć bać. Trzeba było mózgi swoje nauczyć bać. Trzeba było, zauważyliście, że tam wtedy bardzo długo się żyło. Trzeba było nauczyć, w cudzysłowie, swoje ciała, żeby chorowały, bo one nie umiały. One zwalczały każdy drobnoustrój. Trzeba było je nauczyć. Długo trzeba żyć, choroby tam się zaczęły rozprzestrzeniać, różne i tak dalej. Generalnie my się już urodziliśmy w pewnej kulturze. Dla nas normalną sprawą jest to, że ludzie chorują, normalną sprawą jest to, że ludzie się boją, martwią, gonią za czymś. Wiecie, to jest normalna sprawa. No kiedyś tak nie było. No ale my się z tym rodzimy, tak? Rodzimy się też z wykrzywianiem prostych dróg pańskich, nie? Prostych dróg pańskich. W Biblii jest taki moment, oni w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, Biblia uwielbia patriarchów takich. No, tam ciągle jest jakiś patriarcha. Przychodzi jakiś tam patriarcha, wokół tego patriarchy gromadzą się ludzie. Okej, rozumiesz, bo ktoś powie, no to jest wizerunek tego, że wokół Boga się gromadzi społeczeństwo. Jak najbardziej to jest prorocza w ogóle informacja. Natomiast jak zauważyliście, ci patriarchowie stają się, w pewnym momencie to jest chorobliwe. To jest chorujemy na tych patriarchów. Set się pojawia, tam Kain, Abel, to nie wypaliło, jeden umarł, drugi go zabił, jeden tam ucieka, pojawia się Set, jest napisane i teraz już coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić. I już powstaje tutaj sztuczna informacja, wtedy zaczęto wzywać imienia Pańskiego. No ale tak nie mówi Biblia. Wtedy zaczęto przeklinać Elohim. Tak jest napisane. Czyli tam nie ma jakiegoś teraz nowego modułu, tylko coraz gorzej jest, nie jest coraz lepiej, jest coraz gorzej tylko. No ale już tam, już było tak źle, że trzeba było tak napisać, bo teraz, nie wiem czy zauważacie, co pewien czas pojawiają się takie ruchy w chrześcijaństwie. Teraz to my spowodujemy przebudzenie. Ja od kiedy pamiętam, to takie ruchy były, są i będą do końca. Tu zawsze ktoś tam będzie miał taki szwung życiowy, że on teraz... Ja też miałem taki szwung. Ja miałem. Jak dzięki Bogu, że ja wyzdrowiałem z tego. Ja teraz zrobię przebudzenie. Bóg mówi, próbuj. Dobrze. Dopiero potem zrozumiałem, co to znaczy, że jest się ruchem przebudzeniowym. O co tutaj chodzi? Wiecie, kim my jesteśmy? My nie jesteśmy jednym dzwonkiem. My jesteśmy taką funkcją w tym wielkim telefonie, jak ustawienie ciągłej drzemki. Cały czas dzwonimy, cały czas dzwonimy. Rozumiesz, co minutę ustawiasz sobie, chcesz, żeby cię dobrze obudził telefon, to co minutę sobie ustawiasz pro ciebie cholernie problematyczny dla ucha dzwonek. Cały czas, to wieczna drzemka. Nie tam 5 minut, 10 minut, cały czas. Wreszcie to cię obudzi. Wiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, ile będziemy musieli dzwonić, żeby tam... To, czy inaczej, ludzie się budzą, tak? Ale my będziemy zawsze dzwonić. O to jest przebudzenie, o to chodzi w przebudzeniu. Nie to, że teraz nastąpi i wow, wielki wybuch będzie. Proszę cię. Takich w ogóle od 2000 lat takich zrywów było dużo. Przebudzenie walijskie, przebudzenie koreańskie, przebudzenie gdzieś tam. Wiesz, o co chodzi? Rosło, gasło, rosło, gasło, rosło, gasło. Zawsze tak jest. Nie, teraz już idzie do Polski przebudzenie. Tak jakby przebudzenie to była taka istota, która przychodzi wielkimi korobkami, kopie te wszystkie ołtarze, wywala to wszystko w powietrze i teraz jest przebudzenie. Głupota, głupota, głupota. Ludzie wykrzywiali drogi pańskie i wykrzywiają drogi pańskie. I będą wykrzywiać drogi pańskie. A my mamy tych ludzi budzić. Ale żebyśmy my tych ludzi budzili, to sami musimy prosto chodzić. To jest nasza robota. Nie wiem, ilu z nas weźmie przykład, ilu obudzimy. Ja tego nie wiem.
wiem, że ja mam prosto chodzić. Jozue mówi, ja i dom mój służyć będziemy Panu. Mówi, wy to nie wiem, Izraelici. Ja i dom mój będziemy służyć. My jesteśmy kościołem, który ma nieść przebudzenie, ale my musimy być ludźmi, którzy dokonają rewolucji wewnątrz siebie. Czego ja chcę od ciebie? Żebyś dokonał rewolucji wewnątrz siebie. Rewolucji. Mi chodzi o twoją osobistą rewolucję. Jezusowi chodziło o osobistą rewolucję tych 12 apostołów, rozumiecie? I tych ludzi, którzy tam dalej byli wokół Niego. Im chodziło... Zobacz, Jezus w ogóle nie miał takich ambicji, wjadę w ten Izrael, zaraz wszyscy w ogóle tu, w ogóle koniec będzie. Co ty? Wzięli go, zabili. Czujesz klimat? Zatłukli go, kurczę, i ukrzyżowali. Tyle było. Jezus nie zrobił przebudzenia. Mam dowody biblijne na to. Nie zrobił, bo przebudzenia się nie robi. Przebudzenie trwa. On je zaczął. To był ten pierwszy dzwonek. A ty jesteś następny i masz dzwonić do końca. Ale żebyś dzwonił do końca, musisz mieć do tego siłę. Ty musisz być człowiekiem kompletnym. Kompletnym. Agata tam dzisiaj czy wczoraj dzisiaj zamieściłem, ale może wczoraj nie. Napisała taki post, twoje tak, tak, nie, to nie. Chodzi o to, że my musimy tak żyć, musimy być pewni, musimy być, kurczę, kompletni. Musimy mieć zdanie na każdy temat, utarte. Musimy mieć wszystko poparte argumentami. Musimy wyprostować każdą krzywiznę w sobie. A żeby tak żyć, musimy się modlić. Ale nie modlić się. Tak jak się modli wiele osób. Modlą się w taki sposób, który no właśnie nie jest sposobem modlitwy chrześcijańskim. Nie modlą się z miejsca wolności. Musicie być wolni. Wolni. Musisz mieć niezgodę na każdą formę zniewolenia. Proszę cię, nie usprawiedliwiaj swoich zniewoleń. Nie możesz ich usprawiedliwić. Musisz je uznać, ale nie możesz ich usprawiedliwić. Możesz powiedzieć, ot, po prostu już tak jest, taki jestem. Marzenia mam inne, pragnienia mam inne, co innego we mnie gra, ale ja tego nie zrobię, ja w to nie pójdę. To za trudne. Zepchnę to, zapomnę o tym. Dlaczego o tym zapomnieć chcesz? Przecież to jest twoje. To twoje. Chcesz być szczęśliwa. Nie udało ci się małżeństwo. Cóż stoi na przeszkodzie? No bo nie udało mi się małżeństwo. Okej. Cóż stoi na przeszkodzie bycia szczęśliwym przez ciebie? No bo ja chcę kochać, chcę być kochana. Znajdź kogoś, drugi raz ochajtaj. No, ale wielkie co? Nie wyszło ci, no głupia byłaś. No powiedz sobie, byłaś głupia. No. I no. Swatka Agatka. No tak. Bo to normalna sprawa. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, co stoi na przeszkodzie, być szczęśliwą. W ogóle nie możesz teraz pomyśleć, że ci się życie skończyło. Nie skończyło ci się życie. Słowo Boga jest cały czas takie samo do ciebie. Mam o tobie dobre myśli, aby ci zgotować przyszłość. Wstajesz rano, ale jaja, zgotować mi przyszłość. Czyli okej, ty masz koncept, jak być szczęśliwym. Czyli to, co ja zrobiłam, to było głupie. Nie przyniosło mi to szczęścia. No, okej, godzę się z tym faktem, pokutuję z tego faktu, idę po swoje szczęście. Gdzie idę? Idę w miejsce wolności, w miejsce sukcesu, w miejsce zadowolenia. Rozumiesz? Ale i dlatego jako wolny człowiek możesz dopiero się modlić. Bo inaczej to wiesz, co to będzie, to nie będzie modlitwa. To będzie takie, kurcze, co? Klepanie. To będzie takie próba ścięcia dębu brzeszczotem. Ja nie twierdzę, że się nie zetnie. Tylko kiedy? Czy ci życia starczy?
czy możesz ciąć tym brzeszczotem, tylko rozumiesz, ludzie tak żyją, bronią tych swoich, jakby, no nie wiem, ludzie, ktoś się nie potrafi zaprzyjaźnić. Mam problem, teraz mówię tak, no bo nie ma ludzi, którzy się ze mną przyjaźnią, nie ma takich ludzi. Posłuchaj, po prostu ty nie umiesz się przyjaźnić. Jesteś jakimś takim człowiekiem, do którego nie chce się przyjść, przyjechać i z nim posiedzieć. Nie rozumiesz tego? Weź to sobie powiedz. Ja na przykład, ja nie czuję się samotny. Wiesz, o co chodzi? Ja nie czuję się samotny. Ja na przykład, mi by do głowy nie przyszło, żebym w ogóle przyszedł do Boga i powiedział, Panie Boże, mam takie trudności w relacjach, nie potrafię się z kimś zaprzyjaźnić. Dlaczego ja bym tego nie mógł, nie zrobił? Dlatego, że ja wiem, że zaprzyjaźnienie się zależy ode mnie. Ode mnie. Ja se znajdę przyjaciela. Sam se znajdę. Ja sobie znajdę, bo to ode mnie wychodzi. Bo ja jestem panem swojego życia. Chcę się przyjaźnić, to się zaprzyjaźnię. A wielu ludzi na przykład, wiecie co mówi? No ja się nie umiem zaprzyjaźnić, ludzie się nie chcą ze mną przyjaźnić. Ja mówię, a otwierasz się przed ludźmi? Wylewasz przed nimi swoje serce? Czy co robisz? Się z nimi spotykasz, czy ich nauczasz, jak żyć mają, tak? Albo nie dasz im dojść do słowa, tylko opowiesz tym ludziom, rozumiesz, właśnie jak mają żyć, dasz im receptę. W ciągu 30 minut dasz im receptę, jak oni powinni żyć. Ty się dziwisz, że ktoś nie chce z tobą siedzieć? Ty receptę mu dałeś. To on do lekarza przyszedł? On przyszedł z tobą posiedzieć. Wiecie, po co siedzieć do przyjaciół? Posiedzieć z nimi. Posiedzieć, pojeść, pożartować. Rozumiesz? Pobyć. Czasem się nie odzywać w ogóle. Na przykład przychodzę do kogoś i się nie odzywam. Przyjdziesz do kogoś i się położysz spać. Ty. Przychodzi do głowy, tak ja dość idę do niego, pośpię tam. Dobrze, lubię go, pośpię tam sobie. No nie grzeczne, bo grzeczność mają. Teraz u nas to jest następne zniewolenie, grzeczność. Takie zniewolenia są właśnie bardzo dobrze. Grzeczność. Ja będę grzeczny. A co to jest w ogóle? A co to jest bycie grzecznym? Tak, wyszliśmy na urodziny do teścia. No i siedziałem. Po prostu kanapa była miękka, więc mówię, jestem ja, jest kanapa. No, zostaliśmy razem. Byłem? No. Byłem. Nikt mi nie powie. Właśnie, że byłem niegrzeczny. Przyszedłem na urodziny do cieścia. Co? Jeszcze mnie kocem przykryli, dalej tam se siedzieli, a ja byłem na urodzinach u teścia. Byłem. Ale nie odzywałeś się. A co ja jestem? Katarynka? Chodziło ci chyba, żebym ja przyszedł. Zapraszam cię na urodziny. I te zapraszam cię na urodziny ma pod spodem taki nawias. Chcę, żebyś tam siedział, chcę, żebyś mówił, chcę, żebyś był czynny we wszystkim, chcę, żebyś żarł wszystko to, co tam jest i mówił, że ci smakuje. I się uśmiechał i był zadowolony. Ty, to po co ja tam idę? To tak bym z roboty do roboty poszedł. Ty, cholera, ja chciałem iść do przyjaciela. Ja tak po prostu pobyć razem. Wiesz, to się... Przyjaciela mam. Rozumiesz? Co rozumie mnie? W ogóle ktoś teraz powie tak. Ja cały czas wam pokazuję, co to znaczy chory tok myślowy. Jakiś takich chorych toków są miliony. Bo my się przyzwyczailiśmy do tych chorych toków. Właśnie, zrobiliśmy sobie grzeczność, moralność, obowiązkowość. Pomyliliśmy różne rzeczy. Do różnych rzeczy przystosowaliśmy inne w ogóle definicje. Taki człowiek jest pomieszany, pokręcony, jak kogel mogel. Rozumiesz? Taka to jest ludzkość. I teraz my jako ruch przebudzeniowy musimy prostować wykrzywione drogi pańskie. Zaczynając od siebie. My nie możemy być kolejnymi ludźmi chorymi psychicznie. 1,5 miliona Polaków ma depresję. I tylko tych, którzy są zdiagnozowani. Rozumiesz? Czujesz klimat? Nie wiem, ile 38 milionów nas jest, zobacz. Człowieku. To jest szok. Ale to są fakty. I kościołów to nie omija. Ktoś mówi, oprócz kościoła, ja mówię, weź.
Właśnie Kościół jest z przodu. Załadował sobie różne rzeczy, proszę Ciebie, i w ten sposób żyje. I chce teraz jeszcze innych przekonać, że mają żyć jak on. Żeby przekonać ludzi, że mają żyć jak ty, to musisz być kompletnie wolny. 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 Od siebie. Rozumiesz? Wtedy przychodzi miejsce, gdzie twoja modlitwa się rozprzestrzeni jak powietrze. Dla ciebie to będzie normalne. Tam nie będziesz toczył walk specjalnych. Rozumiesz? Powiesz do diabła, człowieku, wiesz o co chodzi? Rozumiesz? Będziesz jak Mike Tyson. On wchodził, w ogóle, to jest fajnie w tym serialu, obejrzyjcie to sobie, ten serial tych 8 odcinków ma. On wchodził na ring i patrzył na przeciwnika, tak jakby chciał go zamordować, no. Oni mu w oczy nie patrzyli. Oni mu w oczy, on chodził, rozumiesz o co chodzi? On tak chodził, bo o to chodziło tutaj. Ale potem zaczął tracić pazur. Rozumiesz? Zaczął się roztkliwiać nad sobą. Rozumiesz? I zamiast w ogóle uwalniać tą moc, która była w nim w prawidłowy sposób, zaczął to robić w sposób totalnie chory. Rozumiesz, o co chodzi? Wziął jednemu ucho, odgryzł kurczę człowieku, innemu co innego zrobił. Wiesz, podczas walki. Bo zabrakło mentora. Nie mógł się modlić. Jego mistrz umarł. Tam są takie momenty, kiedy on ciągle patrzy w ten narożnik. Już nie ma tego jego mistrza. Nie ma tego jego trenera. On nie ma czego. Nie ma życia modlitewnego. On nie ma już tej kłączności. I patrzy w ten ring. Tam są inni. Tam jest King, tam są kurcze inni. Gwiazdy, kurcze, rozumiesz, mentoringowe. Ale to nie chodziło o mentoring. Chodziło o bliskość. Jego trener zaadoptował. Jemu ojca brakowało. Cały czas. I to jego życie, to jest takie życie, taka równia pochyła. I on o tym mówi. Jak można być normalnym, jak się nie ma ojca? A co to znaczy nie mieć ojca? To znaczy nie mieć relacji z ojcem. Okej? Bo każdy z nas ma ojca. Nie powstaliśmy, kurczę, rozumiesz, wiesz, przez osmozę, nie? Ale większość naszych ojców nie zdała egzaminu. Po prostu. Łącznie z moim. Musisz się modlić, żeby być człowiekiem przebudzenia. Modlić się. Bo modlitwa to cisza. Dopiero możesz się modlić prawidłowo i skutecznie, kiedy jest w tobie cisza. I chcę wam trochę powiedzieć o ciszy. Jak czegoś nie będziecie rozumieć, to chcę, żebyście mnie o takie o wszystko pytali. Cisza to odpoczynek umysłu w Bogu. To odpoczynek umysłu. Twój umysł musi odpoczywać. Chcesz być skuteczny? Musisz odpoczywać. Tak jak sen odświeża ciało, tak cisza odświeża umysł. Rozumiesz? Cisza. Trwając w ciszy umysł słyszy szepty Boga. To w ciszy słyszysz szepty Boga. Musicie to pojąć. Bóg nie krzyczy. Bóg nie daje kopa. Bóg nie robi ściny. Bóg cię nie popycha. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg nie wjeżdża w twoje życie i nie mówi, no słuchaj, dupku, do przodu. On takich rzeczy nie robi. Bóg szepcze. I problem ludzkości polega na tym, że ludzie nie chcą być cicho. Inaczej, nie umieją, nie dochodzą do miejsca ciszy. I przez cały czas nie mówimy o ciszy zewnętrznej. Zaznaczam. Bo tu nie chodzi o zewnętrzną ciszę, to chodzi o wewnętrzną ciszę. Jak będziesz cichy w środku, to najgorszy hałas na zewnątrz nie będzie ci przeszkadzał. Rozumiesz, że hałas na zewnątrz przeszkadza tylko twojemu ciału? Po prostu. A hałas w środku przeszkadza twojej duszy. Hałas w środku. Dusza sama hałasuje i sama się zakłóca.
Cisza to wycofanie uwagi i świadomości zmysłów ze świata zewnętrznego i skupienie się na swym ideale lub celu. Świat wokół cały czas nas czymś bombarduje. Nie wychodzi ci to, nie wychodzi ci tamto. Potrzebujesz to, potrzebujesz tamto. Asia się ruszyła, twoje oczy natychmiast poleciały na Asię. Dlaczego? Tak są nasze mózgi zrobione. Nie chciałeś. Przemek nie chciał tego zrobić. Przecież się znacie. Natychmiast pojebiegł jego wzrok tam. Dlaczego? Dlaczego? Bo zewnętrzność nas rozprasza, rozumiecie? Każdego z nas, mnie i ciebie, rozprasza nas. Jesteś rozpraszany z zewnątrz i będziesz rozpraszany przez całe życie. Inaczej musiałbyś wyjechać w jakieś miejsce, chociaż tam też byś się rozpraszał, jakbyś miał środek niepoukładany, to byś się rozpraszał nawet ziarnko piasku, które by spadło. Dopiero w nowych ciałach nie będziecie mieć rozproszeń. Nasze mózgi tutaj na ziemi nie posiadają bariery ochronnej przeciwko rozproszeniom zewnętrznym. One tego nie mają. Nie mają systemu odpornościowego na to. Jedyny sposób na to, w przeciwieństwie do tego, co mówi buddyzm, rozumiesz, to jest realna cisza wewnętrzna. To nie jest próba osiągania koncentracji poprzez to, że ja w taki sposób umartwię swoje zmysły, żeby one doprowadziły mnie do tego, abym nie słyszał tego, co na zewnątrz. Nie. Cisza polega na tym, że doprowadzam swoje wnętrze do kompletnego spokoju. Przestaję się zastanawiać nad wszystkim wokół. Nad pracą, nad małżeństwem, nad rodziną, nad dziećmi, nad służbą. Ktoś powie, to o czym ja mam myśleć? No właśnie chodzi o to, żebyś nie myślał. To gdzie mam pokierować swoje myśli? Na to, co miłe, przyjemne, cnotliwe, dobre, co? Pożyteczne, co? Rozumiesz? Ja nieraz to powtarzałem, wiem, że do wielu ludzi to nie dotarło. Co mam zrobić ze swoim umysłem? Wie, co lubisz jeść? Ktoś powie, lubię jeść tort. Proszę myśleć o torcie. I słuchajcie, ja wiem, że 90% ludzi nie zrobiło tego, o czym ja mówię. Ale to w głowie. Musisz w głowie zasadzać kwiatki. Zasadzasz w głowie kwiatki. I tak powinnaś robić zawsze. Zasadzać w głowie kwiatki. Co robisz? Kotki myjesz, bardzo dobrze. Basia, ty też myjesz kotki? Ty przyniosłaś wczoraj kota do domu. Żywego. My mamy na dole kota i Agata otwiera drzwi sąsiadów i go wpuszcza. Bo to jest ich kot. Ale to ona go wpuszcza do ich domu. Wczoraj go nie było, przyniosła rudego kota do domu w ogóle, nie. Sytuacja z kotem. Przeżywanie, a propos przeżywania życia, wiesz o co chodzi, nie? Rudy kot, rudy pies, taka sytuacja pewnie się wam nie przydarzy. Wiesz o co w ogóle? Pies chyba tracił poczucie bezpieczeństwa. Pomyślał, jeszcze jedna osoba, której będę musiał pilnować. Musisz uczyć się wycofywać swoją uwagę. Wycofuj uwagę swoją z bodźców zewnętrznych. Rozumiesz? Dlatego jest takie wielkie parcie z mojej strony na to, abyś przeżywał swoje pragnienia, bo twoje pragnienia są piękne. Twoje prywatne pragnienia, sadzisz kwiatki, myjesz koty? Myję koty, Basia. To jest nic. Mycie koty. Ja. No właśnie. No właśnie, mycie kotów. Ale to nie musimy to. Ja, znaczy, chodzi o temat mycie. Chodzi o mycie kotów. Mi do głowy by nie przyszło, a bujno mam wyobraźnię, żeby w swojej głowie myć koty. A rozumiesz, o co mi chodzi? Chcę, żebyś to złapał. Nie wiem, ile razy w życiu myślałeś o myciu kotów. Ale w życiu, ale Basia w swojej głowie myje koty. Bo Basia to robi, bo ona to lubi. Lubi to, lubi. Sprawia jej przyjemność mycie kotów, a Edycie sadzenie kwiatków. Ja nie wiem, co tobie sprawia przyjemność. Wiem jedno, powinieneś o tym myśleć.
o tym, co ci sprawia przyjemność. Tym sposobem będziesz się odcinał od bodźców zewnętrznych. Zaczniesz budować filozofię ciszy w sobie. Co spowoduje stworzenie miejsca wolności w tobie. Tylko nie możesz się tego bać. Diabeł będzie ustawicznie pukał ci do głowy i będzie mówił: myśl o czymś konstruktywnym. Rozważaj konstruktywne sprawy. Planuj. Ustanawiaj. Módl się! Będzie ci diabeł krzyczał. Módl się! I stanęli przed Morzem Czerwonym. Chociaż tam nie ma takiego napisu w ogóle. Wiecie, że umysł, w ogóle sformułowanie Morze Czerwone to jest w ogóle jakiś wymysł nowożytny. Oryginał brzmi Morze Trzcin. Tam było pełno trzcin. A obraz proroczy jest taki, że mieli przejść przez miejsce, które jest jak trzcina. Słabe, łamiące się. Rozumiesz? Izrael stał nad Morzem Trzcin. Faraon ich ścigał. I jest napisane, a lud bardzo się bał i zaczęli się modlić do Pana. I przychodzi Mojżesz i mówi: no! Co tu się dzieje? No modlimy się. Nie! To, co robicie, jest złe. Boicie się i się modlicie. To nie jest modlitwa. Nie możesz się modlić z miejsca lęku, bo to nie modlitwa. To przeklinanie swojego życia. Mojżesz mówi nie, a Mojżesz jest tym obrazem Chrystusa. Przychodzi Chrystus, mówi: przestań się modlić. Co mam, Boże, robić? Kwiatki sadzić w głowie. To takie niebiblijne. No jak niebiblijne? Argumentacja. I stworzył Pan wszelką roślinność. Kwiatki biblijne? Tak? Biblijne, tak? I będziesz sadził roślinność, a ona wyda ci plon. Biblijne? Dwóch świadków? Masz dwóch świadków na to, że twoje myśli są z Ducha Świętego. I te myśli, ponieważ są z Ducha Świętego, muszą tobie przynieść sukces. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Cisza. To miejsce, które musisz stworzyć w swoim życiu. To w ciszy zaczynasz czuć, że nieskończona inteligencja zjednoczona z twoim duchem pracuje niezawodnie na twoją korzyść. To w ciszy to zobaczysz. To w ciszy zobaczysz Boga w akcji. Mojżesz mówi: nie módl się! Nie módl się! Bóg będzie działał. Pamiętaj, dzięki temu, że myślisz, masz moc tworzenia i urzeczywistniania o wszystkiego w otaczającym cię świecie. A cisza będzie w tym ciebie wspierać. To właśnie w ciszy będziesz nabierał siły. Musisz odchodzić swoimi myślami od bodźców. Pomyślę sobie o pracy. Nie. Nie. Nie masz prawa myśleć o pracy, jak nie pracujesz. Bo będziesz pracował kolejną godzinę. Kto ci za nią zapłaci? Czy ty rozumiesz, że każda godzina myślenia o pracy to jest okradanie samego siebie? Już nie pracujesz 8 godzin, tylko 9, 10, 11, 12, 13, 14. O, jeszcze pójdę, pomodlę się w temacie pracy. Uspokój się. Gdzie twój szabat? Gdzie twój szabat? Pomyślę o rodzinie. Jestem mamą, jestem tatą. Pomyślę o rodzinie. Dlaczego chcesz myśleć o rodzinie? Dlaczego chcesz o tym myśleć? Dlaczego chcesz myśleć o przyszłości twoich dzieci? O tym, czy będą zdrowe. Czemu ty myślisz, czy dzieci twoje będą zdrowe? Czemu ty myślisz, czy twoje dzieci, człowiekowi się rodzi dziecko i człowiek myśli, oby było normalne, oby było zdrowe, oby było inteligentne, oby skończyło studia, oby znalazło fajnego partnera, oby tak było. Panie, modlę się o to w imieniu Jezusa. Uspokój się. Wow, uspokój się. Dzieci są darem Pana.
Dzieci są darem Pana. Kto ci darował dziecko? Kto ci darował jajniki? Kto ci darował jądra? Kto ci to wszystko darował? Kto to wszystko zesparował? Kto spowodował, że spotkałeś tego człowieka na swojej drodze i powstało to dziecko? Kto to zrobił? Czego się spinasz? Bo dziecko. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie potrzebują wielokrotnie uwolnienia nie od demonów, tylko uwolnienia od swojej rodziny. Od dzieci, męża, żony. Ludzie potrzebują uwolnienia od swojej pracy. Od spiny, która codziennie im towarzyszy. Od tego potrzebują uwolnienia. Rozumiesz? Gromią duchy, które tylko przychodzą, aby żreć to, co oni sobie wymyślają. Potrzebujesz ciszy. Potrzebujesz wewnętrznego wyciszenia. Ta pozycja, którą dzisiaj tutaj przyjmowaliśmy proroczo, to jest pozycja, która ma ci pokazać, jaki musisz mieć stosunek do Boga. W co ty musisz wejść? Żeby zobacz, to naprawdę można leżeć i się modlić. To naprawdę można leżeć i przeżywać. Naprawdę to jest możliwe. Rozumiesz? Tak to działa. Pamiętaj, jesteś bogaty świadomością. Jesteś bogaty świadomością. Wiesz, świadomość jest twoim bogactwem? Jesteś świadomy, że jesteś zjednoczony z Bogiem? Odpowiedz sam sobie na to pytanie. Musisz być świadomy, że jesteś zjednoczony z Bogiem. Świadomy. Świadomy. Jestem zjednoczony z Bogiem. Skoro jestem zjednoczony z Bogiem, to masa rzeczy ode mnie odpada. Ja mówię sobie, jestem zjednoczony z Bogiem i następnie gromię każdą myśl, która mi przychodzi teraz do głowy pod tytułem musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, musisz sobie poradzić z tym, musisz sobie poradzić z tamtym. Ja gromię te myśli. Gromię je, mówię, won. Won. Jeśli ja jestem zjednoczony z Bogiem, rozumiesz? To będę leżał i pachniał. Po prostu będę leżał i pachniał. Bo jestem miłą wonnością. Nazwałeś kiedyś siebie miłą wonnością dla nozdrzy pańskich? To jest biblijne. To są biblijne zwroty. Ja na przykład ich używam wobec siebie. Mówiłeś Bogu, jak ładnie pachniesz? Ile razy mu to powiedziałeś? Ile razy powiedziałeś Bogu, że cię powąchał? Widzisz? Chodzi o to, do jakiego stopnia trzeba się doprowadzić wewnątrz. Ludzie próbują się relaksować. Ja to rozumiem. Relaks jest ważny. Ale relaks, on doprowadza tylko i wyłącznie do uspokojenia ciała, nie doprowadzi do uspokojenia duszy. Wybieramy miejsca na przykład, żeby odpocząć takie, w których nic nie ma, a tam dusza nie odpoczywa. Ja mógłbym być w takim miejscu, zdenerwowałem się na początku tego wyjazdu. Przepłaciłem za ten wyjazd, niepotrzebnie. Przepłaciłem za ten wyjazd, było mi przykro z tego powodu, w ogóle jakaś zaćma na mnie przyszła. Nieważne. Generalnie o co chodzi? Mówię, nie, to jest niemożliwe, żebym ja tak żył. Żebym ja tu tak żył. Mówię, diable. Ja muszę mieć ciszę wewnętrzną. Ja nie pozwolę sobie na to. Nie zrobię nigdy więcej takiego błędu. Natomiast nie zamierzam spędzić tego czasu w jakimkolwiek napięciu. W żadnym nie będę spędzał tego czasu napięciu. W żadnym napięciu. Rozumiesz? W żadnym napięciu. Jeszcze nie dosyć, że przepłaciłem, to jeszcze zostałem poinformowany, że jeszcze zapłacimy za zużyty prąd i zużytą wodę. Ja mówię, ale... Dlatego chodzę, mówię, będę lał na trawnik. Że wody nie spuszczać, mówię, zaoszczędzę na wodzie. I miałem z tego cholerny ubaw. Jak mówię, diabeł chciał mnie trafić, ale naprawdę. Wodny demon chciał mnie trafić, wiesz? Niestety. Niestety nie udało się. Zacząłem się śmiać. Wiesz, o co chodzi? To diabła wywala z kopyt normalnie. Kiedy ty zaczynasz się w ogóle śmiać z jego planu. Mam plan, diabeł, mam plan. Plan mam. Tak? A ja mam ciszę. I nie zrezygnuję z tej ciszy. To w ciszy łączysz się z nieskończonym intelektem. To tam zaczynasz odbierać prawidłowo.
Ludzie zaczynają się modlić, nieraz wam o tym mówiłem. I uwielbienie sobie włącza. Po co? Po to chyba, żeby się rozproszyć. Ono mi pomaga. Człowieku, ono ci szkodzi. Szkodzi ci ta muzyka. To ci szkodzi. Ludzie, szkodzi to. Kiedy chcesz się modlić, to muzyka, którą puszczasz, ona szkodzi. Ewentualnie relaksacyjną muzykę możesz na chwilę puścić, proszę ciebie, i przekląć wszelki stres. Rozumiesz? A inaczej to masz wejść w ciszę. To po co sobie robić hałas jeszcze dodatkowy zewnętrzny? Teraz się skupiam na uwielbieniu. Wiesz, o co chodzi? Bo ja muszę mieć w głowie te słowa. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana dziś. Wiesz, o co chodzi? Jahwe moją bronią, ja jego ramieniem. Wiesz, o co chodzi? I teraz ja bodźce przyjmuję, bodźce. Po co mi te bodźce? Ja wiem, że on moją bronią, zbroją, ja jego ramieniem. Ja to wszystko wiem, bo ja jestem z nim zjednoczony. Ja w ciszy muszę siedzieć. Mam możliwość, się wyciszam. Idę w jeszcze głębsze miejsce ciszy. Jezus w ogóle chodził w takie miejsce, żeby tam bodźca żadnego nie było. Po górach uciekał. Wiecie, dlaczego Jezus tam chodził? Bo oni go gonili. Ciągle go gonili. Uzdrów nas, uwolnij. Trupa mu jakiegoś tam nieśli. Wiesz, o co chodzi? Mówi, Boże, ile można? Trupy, chorzy, zdemonizowani. Wiesz, o co chodzi? No przecież jestem tylko człowiekiem. Rozumiesz? Schrzaniam stąd. On się zrywał. Nie chciał się bodźcować. Rozumiesz? On działał, ale i odpoczywał. To były jego szabaty. To była proklamacja szabatu. On miał w nosie sobotę. To nie chodziło o sobotę. Chodziło o to, że on się musi wyciąć. Potrzebujesz ciszy. Jeśli nie musisz, nie bodźcuj się dodatkowo. Jeśli nie musisz. Rozumiesz? Twoje bogactwo i bezpieczeństwo, one są w twoim ręku. Twoje bogactwo i bezpieczeństwo. Ponieważ jako zjednoczony z Bogiem masz dostęp do nieskończonego źródła bogactwa i bezpieczeństwa. Tylko to się w ciszy będzie objawiać. To tam będziesz widział prawidłowo. Był pewien scenarzysta taki, który naprawdę pisał dobre scenariusze. Ktoś go zapytał, jak ty to robisz, że ty piszesz takie scenariusze? A on mówi, ja nawet nie wiem, czy on był wierzący, czy niewierzący, ten człowiek. On odpowiedział w ten sposób, mówi, mam pewien pomysł na jakąś historię, nie? Więc pierwszą rzeczą, co robię, kiedy taki pomysł mi przyjdzie do głowy, to zaczynam się wyciszać. Jadę w miejsce, gdzie jest cicho, przestaję myśleć o mojej rodzinie, przestaję myśleć o moich sprawach zawodowych, przestaję myśleć, czy mi się uda sprzedać scenariusz, czy mi się nie uda. I jak najwięcej tam śpię. I zaczynam śnić, a potem to notować. I tak powstają scenariusze. Wstaję i piszę, idę spać, wstaję i piszę, idę spać. W ciszy powstawały scenariusze. W ciszy powstają pieśni. W ciszy powstają plany biznesowe. W ciszy. Koncepty życiowe powstają w ciszy. A relacje powstają w ciszy. Dużo lepiej rozumiemy ludzi. Rozumiemy ich potrzeby. Nie wiem, jak było w waszych domach. U mnie w domu cały czas coś grało. Albo radio, albo telewizor. Pamiętacie? To było jakieś fatum. Ty, szok w trampkach, nie? Nikt nie oglądał tego telewizora. Telewizor chodzi w domu. Rozumiesz? Potem już, dobra, skończył się program, była ta, kurczę, morda taka, rozumiesz, ten Pokémon, albo wojna mrówek, kurczę, nic nie było. Już nawet przerwy nie było. Ty nie pamiętasz, za młoda jesteś. Asia się, co tu gada w ogóle, wiesz? Wpisz sobie w internecie, jak wyglądała przerwa w telewizji. Zobaczysz. Albo ta wojna mrówek, bo były w ogóle trzy kanały. Jak się skończyły kanały, to były takie kropki. Trrr, nic więcej nie było. Kropki. Ale te kropki leciały. U mnie w domu leciały kropki, leciała przerwa, leciało wszystko naokoło. Rozumiesz, o co chodzi?
Neptun? Ty miałeś Rubina, bo miałeś lepiej stałaś społecznie ode mnie. Ja miałem Neptuna. Z takim dynksem to się przekręcało, a potem miałem Neptuna piętro wyżej, proszę ciebie, były trzy klawisze. A one wszystkie wybuchały? Oczywiście. Oczywiście. To były wybuchowe, ja je bardzo lubiłem, jak byłem już starszy. Ktoś wyrzucił telewizor na śmietnik, to nie pierwsi nim rzucaliśmy. Bo to była petarda, bo ten kineskop wybuchał, kurczę, człowieku. Pierwsza liga było. Wiesz, o co chodzi, nie? To... No. Tak. Chodzi o to, że zawsze był hałas u mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Ojciec stawał rano radio, proszę ciebie, jak nie pił. Radio mieliśmy marki Śnieżnik, proszę ciebie, i leciało. Siódma rano, siódma rano. Pali ekstra mocne, proszę ciebie, i leci człowieku ten, jak on się nazywał, że zapomniałem. No właśnie. Chodzi o to, że ten świat chce, żebyśmy byli bodźcowani. Czemu? Bo jak jesteś bodźcowany, tak, to nabierasz tej kultury i nie dosyć, że idzie to z zewnątrz, to idzie od ciebie z wewnątrz. Myślisz o pracy, myślisz o sprawach, myślisz o ludziach, ciągle o czymś myślisz. A tu chodzi o ciszę. O, ojciec, znalazłaś przerwę. Przerwa była i to było tak. Czy rozumiesz, to i żyjesz w tym temacie. Potem się dziwisz, że dzisiaj jest 8 milionów nienormalnych Polaków. Człowieku, dziwisz się? To z pokolenia na pokolenie, człowieku. Ci trąbi w uszy, wiesz, przecież to jest człowieku. No albo, a dzisiaj, no nie lepiej. Dzisiaj wszyscy, on słucha, cały czas czegoś mówi. Czego ty słuchasz? Cisza! Rozumiesz? Benny Hinn, jak się modlił, mówi, panie, pokaż mi, co dalej. Przyjechał do niego taki kolega, mówi, wsiadaj w samochód. I pojechali do lasu. Pojechali do lasu i ten kolega do niego mówi, tu, tutaj. No Benny Hinn mówi, co tutaj? No tu jest to miejsce objawień, mówi. Mówi, przecież tu jest las. On mówi, no właśnie. Mówi, zostań tutaj. I zostawił go w lesie, Benny Hinna. I Benny Hinn mówi, to był przełom w moim życiu. Ja zrozumiałem, że ja niepotrzebnie zapieprzam z konferencji na konferencję. Ja powinienem do lasu chodzić. Powinienem w lesie siedzieć. W lesie siedzieć. I jak się zaczął modlić, to płakał przez 2 tygodnie za ludźmi zgubionymi. Rozumiesz? Chodzi o to. Do lasu. Ja jeszcze do lasów. I mnie słuchają jak świętego Franciszka. Chodzi o to, że musisz iść w takie miejsce w swoim wnętrzu. Musisz się odcinać od zewnętrznych bodźców. Zrozum tą prostą naukę. Ktoś powie, jak mam to zrobić? Kurczę, właśnie przez obracanie myślami, które są przyjemne. O tym, co miłe. Co sympatyczne dla ciebie, ja nie wiem. Pranie kotów, sadzenie kwiatków. Nie wiem, co ty tam innego masz w głowie, no. Pięknie. Jestem atrakcyjna. I sobie myślisz, ale jestem atrakcyjna. Naprawdę jestem atrakcyjna. Jestem wspaniała, wspaniała. Ja nieraz o tym mówię, ludzie z tego... Ja mówię, no mów, ale mów te rzeczy dla siebie. Dlaczego ty nie rozważasz? Dlaczego nie rozważasz, że jesteś kobietą na przykład? Jesteś kobietą i sobie wyobrażasz, że jakieś te modelki, takie modelki wychodzą. Takie są modelki... To jest? Chude? Te z penisami? Modelki? Też są modelki z penisami, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jest... Nie wiem, ja nie wiem, ale chodzi o to, że te modelki, bo ja coś innego chcę powiedzieć. No właśnie. Chodzi o to, że te modelki kształtują nam jakiś światopogląd, ale tobie niekoniecznie może ten światopogląd się podobać. A dwa, ja się pytam, kto ma prawo narzucić tobie światopogląd. Wyobraź sobie ciebie i tą modelkę, która krzyczy wszem i wobec, tak winna się wyglądać. A ty porównujesz siebie z tą modelką, mówisz, nie no, ja jestem atrakcyjna. Ja jestem atrakcyjna właśnie, a nie ty. Nie ty, tam taka czy inna w ogóle. Jestem atrakcyjna. No pewnie. Ale dobrze, ale ważne, żebyś ty się tym cieszyła. Amen. Amen. Bo myślimy o rzeczach przyjemnych.
miłych. W ten sposób się odbodźcowujemy, odcinamy się od tego wpływu zewnętrznego, który co powoduje? Hałas w naszym życiu. Hałas. Czy wy wiecie, że ciągłe rozmyślanie na przykład, ludzie mówią, ja ciągle myślę o Bogu. Ja mówię, też byłem w tym miejscu patologii. Rozumiem ciebie. Rozumiem, naprawdę. Dlatego po prostu mogę ci duszpasterzować, bo ja rozumiem, że jesteś w tym miejscu. No, jesteś samotnym człowiekiem wewnętrznie, no, i myślisz ciągle o Bogu. Nie wiem dlaczego. Tak masz, no. Też byłem w tym miejscu. Ciągle o Bogu myślałem, nie? A zresztą, mawia, jak ci sprawia to przyjemność, walerycja to ci przyjemność sprawia, przyjemność ci o Bogu sprawia, to se myśl. Nie wiem, co tam se myślisz. O, jak już o Bogu, to coś prawdziwego pomyśl o Nim, to będzie dobre. To najważniejsze, żeby to, wiesz, o co chodzi. Nie, że stoisz przed Nim na baczność i zdajesz, kurczę, raport. Tak, nie wyobrażasz sobie tego Boga, to nie. To jest przez ciebie opresja demoniczna, nie? Jak chcesz tam o Bogu, se pomyśl o Bogu, w porządku, nie? Byleby ci to sprawiało przyjemność. Jeśli to będzie zabijało bodźce zewnętrzne, amen, halleluja, bo musisz dojść do miejsca ciszy. Twoje bogactwo i bezpieczeństwo jest tu. Rozumiesz? Tylko w ciszy je się ogląda. Żyjesz umysłem. I to w umyśle stajesz się bogatym, w umyśle stajesz się człowiekiem sukcesu. I ty musisz to oglądać. Ty musisz takiego siebie widzieć. A to wszystko cię będzie prowadziło do jakiejś takiej platformy, takiej jakby sali kinowej, gdzie możesz wyświetlić ten film o sobie. Rozumiesz? W kinie nie wolno drzeć mordy. Wiesz, o co tutaj chodzi? Jak w kinie będziesz dar mordę, to ktoś przyjdzie, proszę ciebie, i ci kopnie w twój popcorn. No. Powie, weź się zamknij. Oglądamy film. Skup się na tym filmie. Gdzie ty jesteś głównym aktorem, gdzie jesteś szczęśliwym człowiekiem, gdzie ci się powodzi. Rozumiesz? Nie wal w siebie tymi wszystkimi bodźcami zewnętrznymi. Twój umysł nie zna ograniczeń innych niż te, które sam sobie stworzysz. A ograniczenia sobie tworzysz przez to, że żyjesz bodźcami. To są twoje ograniczenia. Zrobisz coś, ale nie jestem pewny. A co inni o tym powiedzą? Są ograniczenia. Rozumiesz? Cały czas. A my musimy iść w to miejsce wolności. Ja sygnalizuję ci to, a ty musisz sobie to wprowadzać. Musisz się tego uczyć. Ja naprawdę, mi bardzo zależy na tym, żebyście w swoich głowach produkowali wasz sukces. Ale cisza jest tym miejscem, które będzie cię napędzać. Ono da ci największy bodziec. To w twoim wnętrzu masz kontemplować co? Własną jakość, własną ważność. Rozumiesz? Własną mądrość. W ogóle poglądy twoje. Masz poglądy? Każdy chyba ma jakieś poglądy. Musisz mieć poglądy. I musisz być pewny tych poglądów. Rozumiesz, o co chodzi? To w ciszy one będą się sankcjonować. Taka kropka na D nad nimi będzie. Jestem pewny tego. Jestem pewny tego. Jestem pewny tego. Jestem pewny tego. Musisz być przekonany, że twoje poglądy to nie jest część zewnętrznych bodźców. Zobacz, w świecie jest masa różnych idei, masa poglądów różnych, nie? Pytanie, czy ty jesteś pod wpływem tych bodźców, czy to są rzeczywiście twoje poglądy, bo jeżeli to są rzeczywiście twoje poglądy, to one będą dla ciebie lekkie, przyjemne. Rozumiecie? Na przykład, czy powinna być w państwie kara śmierci. Jaki masz pogląd. I musisz teraz mieć, musisz być pewny tego. I musisz to uargumentować sobie. Rozumiesz? Ja uważam, że w państwie powinna być kara śmierci. Ja mam to uargumentowane. Rozumiesz?
Ja mam w tym temacie spokój. To nie jest zewnętrzny wpływ. Ja to wiem. Wiem to na podstawie kompletnych Bożych prawideł. Mam na to przynajmniej dwóch świadków. Przynajmniej dwie prawdy na to posiadam. Albo na przykład, gdyby było referendum w Polsce i zapytano by, czy jesteś za aborcją, czy przeciw. Musisz coś powiedzieć. Nie, rozumiesz? Nie ma tam takiego okienka. Nie wiem. Chrześcijanie kochają te okienko. Nie wiem. A to jest wyparcie. Albo za eutanazją. Czy pan, jako obywatel państwa polskiego, jest za tym, żeby była zalegalizowana eutanazja, czy nie? Czy żeby były zalegalizowane narkotyki, czy nie? Musisz wiedzieć. Rozumiesz? A wiesz, co ci teraz pokazuję? Pokazuję ci ułamek tysięcy bodźców, które wpływają na ciebie z zewnątrz, a ty je przyjmujesz jako pewniki, gromadzisz je w sobie i one tworzą chaos. One tworzą nacisk. No? Czy musimy mieć pogląd na każdy temat? Tak. Argument. Muszę ci podać argument. Musisz powiedzieć dlaczego. Weź mikrofon. Powiedz dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. Tylko dwa okienka. Co innego, czyli nie wiem, jest od złego. Rozumiecie? W ten sposób też trzeba właśnie myśleć. A dlaczego? Znaczy musimy. Chrześcijanie na przykład mówią, mnie wiele spraw nie obchodzi. Ale musisz mieć na ten temat zdanie. Mnie też nie obchodzą. Na przykład nie obchodzi mnie eutanazja, bo ja nie zrobię sobie eutanazji. Ale gdyby było referendum i ktoś by mnie zapytał, Artur, jesteś za legalizacją eutanazji, tak czy nie? Ja mówię, jasno, że tak. Pewnie. Ktoś nie chce żyć, niech nie żyje. To jego prywatna sprawa, nie moja. Narkotyki jak najbardziej. Ludzie, jakby zalegalizowano narkotyki, wiecie, co by się stało? Przestępczość spadłaby z takiej do takiej. A gdyby jeszcze państwo opodatkowało handlarzy narkotyków, to by państwa były takie bogate, że się w pale nie mieści. Szedłbyś do sklepu, poproszę mleko, chleb i dychę koksu. Bo koks by nie chodził po 400 zł za gram, tylko chodziłby po 50, normalnie, jak w Kolumbii. Chcesz wąchać koks? Wąchaj koks! Ja nie będę tego robił, bo ja tego nie chcę zrobić na przykład. Ja mam tego prawo. Tak jak ty pijesz mleko, ja nie piję. Rozumiesz? Można sobie kupić, kurczę, spirytus, a nie można kupić sobie kokainy. Ja nie rozumiem. Przecież po wypiciu pół litra spirytusu człowiek umrze. Po wywąchaniu grama kokainy nigdy w życiu. Chyba, że jest uczulony na to. I powie, co ty gadasz? Ja mówię, no tak. Chcesz usuwać ciążę? Usuwaj ciążę. To w ogóle jest... To jest twoja rzecz. Ja nie będę się bronił. To dziecko pójdzie do nieba, a ty będziesz musiał się z tego wykaraskać. Ale ja nie zabronię tego. Wiesz, o co chodzi? Bo ja nie jestem z ziemi. Ale muszę mieć swoje poglądy na temat ziemi. I teraz, kiedy mam te swoje poglądy, rozumiesz? To ja sobie mogę spokojnie maszerować w miejsce ciszy, bo mnie to nie bodźcuje. To się dzieje, tamto się dzieje, to się dzieje. Zrozum, że jak nie masz utartego zdania na jakiś temat, konkretnego zdania, to, co jest z zewnątrz, będzie cię niepokoić podświadomie. Kurczę, to cię podświadomie będzie drapać. Dlatego napisałem o pewności. Rozumiesz? Że pewność na przykład wyprowadza z równowagi masy ludzi. No pewny taki jest. Pewnie, że jestem pewny. Ceroński, ty pewny jesteś. No a jaki mam być? Wierzący równa się pewny. No będę niepewny? Niepewny? Jestem pewny. Jestem pewny tych poglądów. Jestem pewny tych rzeczy. Jestem pewny. Pewny jestem. Co? Pewny wierzący. Ktoś powie, a skąd ty wiesz, czy cię Bóg nie powołał do innego kraju? Bo mnie tu powoła, bo jestem tego pewny. A pojedź do innego kraju. Ja mówię, nie, ja ciebie wyszkolę, ty pojedź. Ja cię wyszkolę, ty pojedź. Ja z ciebie zrobię misjonarza. Ja zorganizuję, kurczę, rozumiesz, infrastrukturę całą. A jedź za granicę, człowieku. Napisz czasem.
Wiesz, o co chodzi. Czy pasuje za granicę? To za granicę. Ja jestem po polsku wygadany. Rozumiesz, o co jestem? Kaznodzieją do tego kraju. Tak, to będę potrzebował tłumaczyć. Naucz się angielskiego. Ja mówię, ja mi się nie chcę uczyć. Jak to ci się nie chce? Musi ci się chcieć. Nie mów mi, co ma mi się chcieć. Nie mów mi. Nie mów mi tych rzeczy, bo ja wiem, co mi się ma chcieć. Jestem pewny tego. Jak ja bym chciał się nauczyć innych języków, to bym się nauczył dawno innych języków i nie potrzebowałbym twojego coachingu do tego. Kurczę. Rozumiesz? To w ogóle jest bardzo proste. To powoduje, że ja mogę iść w miejsce ciszy. Mnie to nie bodźcuje. Nie jestem niepokojony tysiącami informacji świadomych i podświadomych. Tutaj powstaje moje osobiste, prywatne życie modlitewne. I to jest to samo u ciebie. To samo ma być u ciebie. Masz mieć osobiste, prywatne życie modlitewne. 24 godziny na dobę. I to nie jest miejsce, w którym po prostu ty się pomodlisz, powiedz, chwała ci Panie, halleluja. Tylko to jest stan, w którym przebywasz. Cisza. Tam jest cisza. Cisza. Rozumiesz? Oni szaleli tam nad tym morzem trzcin. Szaleli tam. Opowiem wam o tym za miesiąc, co oni tam wyrabiali. Ale Mojżesz nie szalał. Rozumiecie? On nie szalał. On był w ciszy. Tam jest mocny tekst. Milczcie, mówi do nich. Milczcie. Oni się, będziemy się modlić. Milczcie. Nie ma teraz miejsca na modlitwę. Nie ma miejsca rozpraszania się. Nie ma miejsca na tą bierność waszą. Nie jesteśmy tego nauczeni. Czego innego nas nauczono? Nauczono nas żyć w hałasie. Mówiłem wam o tej kobiecie, która chciała mieć futro? Nie? Co? Nie. Pewna młoda dziewczyna w Stanach w latach 60. A przyjechała z małej miejscowości do dużej i zaczęła tam pracować jako sekretarka. I w jednej z firm. Wychodząc sobie tam z firmy do domu, idąc któregoś dnia, zobaczyła na występie piękne futro. No ale to były ceny, rozumiecie, lata 60. To jest zupełnie inne przełożenie niż dzisiaj. No nie było stać jej na to futro kompletnie. Ale była osobą wierzącą. I ona zaczęła myśleć o tym futrze. Rozważać to futro. Kiedykolwiek trwała w modlitwie, to wyobrażała sobie to futro. Stała w tym futrze przed Bogiem, przed ludźmi. Ona rozumiała bardzo ważną rzecz. Jeżeli w jej sercu powstało pragnienie, bardzo, bardzo śmiała dziewczyna i świadoma dziewczyna. Wiedziała, że jeżeli w jej sercu powstało pragnienie, żeby posiadać te futro, to jest absolutnie normalne. To jest czyste. Czemu mam nie mieć futra? Jestem córką Boga, mogę mieć futro. No ale kasy na futro nie ma. Rozumiesz? Więc co robi? W modlitwie ona już w tym futrze chodzi. Jest w miejscu czego? Komfortu. Myśli o tym, co miłe, co przyjemne. Rozumiesz? Modli się do Boga w futrze. Trwało to chyba z rok. W pewnym czasie ta dziewczyna spotkała chłopaka. Pokochali się, pobrali się, minął kolejny rok. On zaczął zdobywać coraz lepsze pieniądze, zaczął zarabiać. I któregoś dnia przyszedł do domu i mówi do niej, kochanie, mam dla ciebie prezent. Nie wiem co, ale myślę, że to jest coś dla ciebie. I wyjął jej to futro. Ona nigdy nie zrezygnowała z tego futra.
chaos codzienności, lata czekania nie zmieniły jej podejścia do tego futra. Zobacz, co się stało. Bóg postawił na jej drodze człowieka. Zakochała się w tym człowieku, a ten człowiek w niej. Teraz posłuchajcie, chcę teraz do was powiedzieć pewną proroczą rzecz, istotną. To futro doprowadziło do szczęścia w jej życiu. Spotkała tego faceta, posłuchaj, dlatego, że chciała tego futra. Nie wiem, czy ty rozumiesz, co ja mówię do ciebie. Ten facet pojawił się w jej życiu jako skutek uboczny wiary o futro. Rozumiesz rozmach Boga? Co? Oczywiście. Trzeba było teraz... Zobacz, na czym polega cud? Cud to jest nadnaturalne zadziałanie na poziomie naturalnym. Więc to nie jest tak, że ona wstaje rano, tak jak wielu chrześcijan myśli, takich chrześcijan, którzy żyją w tej sferze takiej pod tytułem przyniósł mi anioł futro. Bo tak... Albo obudziłem się i miałem futro. Nie? Nie. Tak się futer nie ma. To futro zostało nabyte w ten sposób, przez nią stała się właścicielką tego futra, że ona uruchomiła wiarę. Jej wiara uderzyła jak laser w rzeczywistość. Najpierw został stworzony związek. Następnie jej partner kupił jej futro. Posłuchaj, co tu się dzieje. Wiara o futro doprowadziła do tego, że spotkała miłość. O, rozumiesz, o co mi chodzi? Facet zrobił karierę, co ciekawe, on, gdyby nie jej, wiara o futro, nie zrobiłby tej kariery. To się nazywa efekt motyla w psychologii. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, logika Boża. To logika Boża. Dziewczyna nie wycofała się z wiary, a sprawiedliwy mój z wiary co? Żyć. Przyszło życie do niej, ale w takim potencjale, jak z Ewangelii Jana. Owce moje mają ode mnie życie w obfitości. Tam przyszła taka potężna obfitość, że się w pale nie mieści. Dlaczego? Bo dziewuszyna nie wycofała się z wiary o futro. Wierzyła w to, że jest godna tego futra. Wierzyła, że Chrystus umarł za nią. Wierzyła, że może mieć to futro. To cielesne, no piękna cielesność. Ale mi cielesność. Po prostu możesz się nie zgodzić z uwagi na chaos, który funkcjonuje u ciebie. Rozumiesz? Z tym projektem. Ale wycisz się i spójrz na logikę Bożą. Kiedy Salomon modlił się o mądrość, to Bóg do niego powiedział tak. A propos, to jest najdłuższa modlitwa ze wszystkich w całym historii w ogóle istnienia Boga. Trwa tylko 15 minut. Salomon najdłużej się modlił. 15 minut się modlił. Dobre? Rozmawiał na zasadach modlitwa pod tytułem dialog. 15 minut. Nie ma dłuższej modlitwy opisanej w Piśmie Świętym. No ale modli się i mówi tak, chcę o mądrości. I Bóg do niego mówi, okej. Dlatego, że nie modliłeś się o bogactwo, nie modliłeś się o władzę, tak? Tylko o mądrość. Dostaniesz mądrość, a władzę i bogactwo jako bonus. Ty. Zobacz, do czego doprowadziła wiara o jakiś element. Ale co musiał zrobić ten Salomon? Wyciszyć się. Nie dać się bodźcom, które były na zewnątrz. Tak działa mój i twój umysł. Ta potężna fabryka rzeczywistości. Zamiast skupiać się na zewnętrznym chaosie, musisz zacząć skupiać się na wewnętrznej ciszy. Nie bój się tej ciszy. Po prostu nie bój się. Jak będziesz się tej ciszy obawiał, będziesz mówił, nie, to mnie zuboży, to uczyni mnie człowiekiem słabym. Ja już nie będę taki konkretny. Ja muszę cały czas trwać na posterunku. Muszę w tym szwungu być. Takim... Bo inaczej to mi tu rzeczy przez palce przelecą. Nic ci nie przeleci.
Kiedy będziesz trwał w tej ciszy, twoje życie modlitewne będzie coraz potężniejsze. Coraz potężniejsze. Będziesz słyszał odpowiednie prawdy Boże, odpowiednie na odpowiednią chwilę. Będzie rema przychodziła. Odpowiednie słowa będą do ciebie płynęły. Uwierz w to. Jeszcze 3 minuty. Rema. Bardzo dobre pytanie. Musicie takie pytania zadawać. Jak ktoś nie wie, co to rema, powinien zapytać jak Mariusz. Są 3 biblijne określenia Bożego Słowa. 3. Pierwsze to jest grafa. To literalnie spisane słowo. To, co czytasz w Piśmie Świętym, to się nazywa grafa. Drugie to logos. Logos to słowo Boga, będące określoną prawdą. To logos. Podstawa słowa logos, bo grafa, to wiecie, od tego jest grafika, czyli pismo, grafologia i tak dalej. Logos to jest słowo związane z handlem i polega, jakby jego podstawą jest tak zwany remanent, czyli rozważenie, co jest stratą, a co jest zyskiem. I od tego jest słowo logos. Poznanie prawdy, czyli słowo Boże jako prawda. I rema. Rema to słowo Boga bezpośrednio docierające do twojego ducha. Wypowiedziane słowo Boga. To rema. Czytamy grafa, rozważamy logos, przyjmujemy rema. Tak się funkcjonuje z Pismem Świętym. Czytamy grafa, rozważamy logos, przyjmujemy rema. Kiedy czytasz Pismo Święte i czytasz o jakiejś prawdzie Bożej, a następnie rozważasz tą prawdę Bożą, to w konsekwencji do twojego ducha dojdzie osobiste słowo Boga do twojego życia, do danej sprawy, oparte na tej prawdzie, jak snajper. I to jest rema. Grafa jest jak front. Cały jakby kompletne uderzenie Boże. Logos jest jak artyleria, a grafa jest jak snajper. Rozumiesz? W punkt. To jest rema. Tak, rema. To jest w punkt. Bóg mi powiedział. Kiedy ty mówisz Bóg mi powiedział, to znaczy, że mówisz o rema. Rema jest absolutnie zgodne z logosem. Rozumiesz? Który jest interpretacją grafa opartą na przynajmniej 2 świadkach. Czyli logos to jest wytłumaczenie grafa, które zawiera w sobie przynajmniej podwójną informację. Czytasz, Jezus Chrystus, Syn Boży. Tak przeczytałeś, no nie? To logos będzie do ciebie mówił w ten sposób. Chrystus jest Bożym Synem, tak? Posłanym na ziemię do wykonania określonego zadania. To jest wyjaśnienie tego zapisu, tak? A rema będzie wyglądała w ten sposób, że sobie siedzisz w swojej komorze, totalnie wyluzowany i słyszysz głos tego Chrystusa. I on mówi do ciebie, teraz to jak będziesz działał w tej firmie, to pamiętaj, żeby największą uwagę zwrócić na tego faceta, który przyjdzie w brązowych butach, bo on będzie chciał cię oszukać. Rozumiesz, o co chodzi? Tu przeczytałeś, że to jest Chrystus, tak? Przeczytałeś, że On jest Zbawicielem, przeczytałeś o tym, że On jest w ogóle osobą wpływającą, a On do ciebie teraz coś powiedział. A to się dzieje wtedy, kiedy mamy wewnętrzną ciszę. To tam będziecie dotykać największych skarbów Bożych. Największych skarbów. Wszystkie objawienia, które odebrałem od Boga, odebrałem w ciszy. Uczyłem się jej. Uczyłem się jej latami. Dzisiaj
jestem w stanie powiedzieć, że mogę o tym nauczać powoli ludzi. Mogę to mówić do ludzi, ale wiem jedno, to trzeba trenować. Rozumiesz? Ja do tej pory jestem człowiekiem, który ucieka na komory. Co 2 tygodnie robię to w kościele. Zamykam się tutaj. A raz na 2 miesiące wyjeżdżam w miejsca, które są totalnie w ogóle wywalone, gdzie praktycznie nie ma zasięgu nawet. Czemu to robię? Korzystam z tych możliwości. Nie każdy te możliwości ma. Ja korzystam z tych możliwości. Ale wcześniejsze moje lata były inne. Nie miałem tych możliwości, ale już budowałem w sobie ciszę. Zamykałem się na godzinę w pokoju. Chodziłem na spacery modlitewne. Uczyłem się odcinać od bodźców, które są na zewnątrz. Uczyłem się, w jaki sposób odrzucać ten stek informacji ustawiczny dookoła. Uczyłem się. Uczyłem się takich rzeczy, że złe rozmowy psują dobre obyczaje, że nie rozmawiałem na niepotrzebne tematy, nie słuchałem niepotrzebnych rzeczy, nie oglądałem zbędnych rzeczy, nie czytałem zbędnych rzeczy. Rozumiesz? Nie wsłuchiwałem się w zbędne rzeczy. Nie interesowało mnie to wszystko. I budowałem wewnętrzną ciszę. I tam powstało moje życie modlitewne. I ty musisz tak funkcjonować. Z dzisiejszego dnia chcę, żebyś przyjął 2 rzeczy. Po pierwsze, twoja postawa przed Bogiem to postawa totalnej wolności. Musisz do tego dochodzić. Do totalnej wolności przed Bogiem. To nie jest lekceważenie Boga. To nie jest lekceważenie Pana. To jest realizowanie Jego słowa. A 2, musisz dążyć do wewnętrznej ciszy, która doprowadzi do tego, że twoje życie modlitewne będzie się poszerzać w potężny sposób. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej się zawężam. Ja się nie poszerzam. Poszerzanie to zawężanie. Nie wiem, czy to rozumiecie. Poszerzanie to zawężanie. Ja wywaliłem ze swojego życia setki różnych rzeczy. Setki różnych rzeczy. Mnie nie interesują różne rzeczy. A pewne mnie interesują. Interesuje mnie tylko to, co włożył we mnie Bóg przed założeniem świata. Tylko to mnie interesuje. Reszta mnie nie interesuje. Czasami ktoś mówi, Artur, co myślisz, co się teraz będzie działo, nie wiem, kurczę, tam w Chinach. Ja mówię, ja nie wiem, co się będzie działo w Chinach. Mnie w ogóle Chiny nie obchodzą, kurczę, oprócz tego, że mogę sobie kupić chińskie skarpetki. Wiesz, o co mi chodzi? Mnie nie interesują, co mnie Chiny. Rozumiesz? Ale są prorocy, co coś wiedzą o Chinach. Niech prorokują o Chinach, mówię. To jest ich sprawa, no. Najciekawsze, najprawdopodobniej, że w życiu w Chinach nie byli. No, oni wszystko o Chinach wiedzą. Pan im powiedział. Tak. Nie pojechali do Chin, dlatego że w ogóle to jest problem pojechać do Chin. Wiesz, o co chodzi? I żyć w Chinach. Ale oni wszystko wiedzą. Skąd ty wiesz? Pan mi powiedział. Pan mu powiedział, człowieku. A głąby słuchają tego w ogóle. Pan ci powiedział, co ci pan powiedział o Chinach? A co cię obchodzi, idioto, co pan powiedział o Chinach, jak ty nie potrafisz sobie poradzić z własnym dzieckiem? Co cię obchodzą Chiny, jak ty nie umiesz okiełznać 7-latka? Idziesz, kurczę, a 7-latek drze mordę za tobą i cię kopie w łydkę. Człowieku, ty Chiny, ty się Chinami interesujesz? Co? O Chinach? Nie wiem, fałszywe objawienie. Fałszywe objawienia, no to fałszywe objawienie, bo to jest bzdura. Rozumiesz? Jak ten pastor się nazywał, ten, co tam jest w Teksasie, ten revival? Steve Gray. Jest taki kościół. Smithon. Obejrzyjcie sobie to. Smithon. Steve Gray, pastor. Ja rzadko kogoś w ogóle polecam. Chcecie posłuchać w ogóle człowieka przebudzenia? Posłuchajcie Steve'a Greya. Smithon, taka miejscowość. Kościół Revival. Tylko nie mylcie z tymi revivalami, bo teraz revivalów jest, ale revivalów. Revival, Smithon, Steve Gray. Jak sobie tak wpiszecie, na pewno zobaczycie Steve'a Greya. Ci z was, którzy znacie angielski, skorzystacie z tego. Ja nie twierdzę, że to jest facet, który ma skończone objawienie. Na pewno tak nie jest. Tak? Ale to jest człowiek, który jest w stanie cokolwiek powiedzieć o przebudzeniu. I przebudzenie, które tam się rozpoczęło, trwa do tej pory. Są przebudzeniem, ale przebudzenie na czym? Słuchajcie, tam
nie wiem, przykład. Przyjeżdża małżeństwo z innego kościoła, bo tam się dużo ludzi do nich zaczęło przemieszczać, kiedy oni zaczęli tam z małego kościółka kilkudziesięcioosobowego zrobili w ogóle parotysięczny w ogóle kościół, nie? Teraz o co chodzi? Przyjechało małżeństwo i ona mówi, tutaj są moje referencje, pastorze Gray od pastora z tamtego kościoła, ja jestem tutaj utalentowana i obdarowana w tym, aby prowadzić szkółki, nie, szkoły niedzielne, znaczy te, kościół niedzielny, znaczy kościół dla dzieci, ja tutaj wszystko wiem, to jestem namaszczona. A w międzyczasie jej dziecko robi różne rzeczy. Ona mówi, chodź tutaj i ono przychodzi na chwilę i dalej odchodzi. Ona mówi, chodź tutaj, chodź. I Steve Gray wreszcie jej przerwał, mówi, stop. To jest twoje dziecko? A ona mówi, moje. Ale ty się nie umiesz nim zająć. Ty powiedziałeś do dziecka coś raz, a dziecko nie posłuchało. I ty chcesz się zajmować jako lider dziećmi u nas w kościele? Przecież ty jednym dzieckiem się nie umiesz zająć. Jak ty się zajmiesz setką dzieci, 200 dzieci? Co ty z nimi zrobisz? Ale ja jestem namaszczona. Nie jesteś. Do kościoła przybudzeniowego, jak ludzie przyjeżdżają, to tak jak do Kenneta Hagena przyjeżdżali. Tam przyjeżdżało do Kenneta na spotkania masa namaszczonych ludzi. I w pierwszej rozmowie z Kennetem dowiadywali się, że nie są namaszczeni. Rozumiesz? Mam słowo od Pana, powiedzieli tam dwa zdania, a Hagen mówił, ale to nie jest słowo od Pana. I Steve Gray działał w ten sposób, nie? W ten sposób. Byliśmy na jego spotkaniu lata temu. Siedziałem na krześle, podszedł do mnie, wziął mnie za rękę i zaczął prorokować. Mówi, ten człowiek będzie wyciągał w Polsce innych ludzi z kościołów ich. On prorokował o tym, co teraz się będzie działo. Będzie tworzył coś, czego nie było w tym kraju. Rozumiesz, o co chodzi? Na czym rzecz polega? To jest kościół, który rozumie, że ktoś, kto mówi o Chinach, tak? Nie będąc nigdy w Chinach, to fałszywy prorok. Po prostu. Bo nie ma precedensu w Piśmie Świętym, żeby prorok nie pochodził z ziemi, do której prorokuje. Koniec. Nie ma proroków do narodów. Tacy ludzie nie istnieją. Istnieje prorok do danego regionu, miejsca, czasu. Rozumiesz? Chodzi o to, że usankcjonowanie w sobie takich rzeczy będzie doprowadzało ciebie do miejsca ciszy. Przestaniesz być bodźcowany różnymi dziwnymi rzeczami i tam będzie się rozwijało twoje życie modlitewne. I lepiej myśleć o myciu kotów, niż o głupotach, które płyną z zewnątrz, niż o proroctwach dla Chin. To lepiej w swojej głowie myć koty. Bo wtedy, jak się będzie myło koty w swojej głowie, to Pan będzie przychodził do ciebie z objawieniami bardzo głębokimi. A jak będziesz myślał o tym, co to jest z tymi Chinami, rozumiesz, o co chodzi? To ci się zrobią skośne oczy. Duchowe oczy będziesz miał skośne. Normalnie będziesz miał normalne, tylko będziesz skośne miał. Rozumiesz? I Pikachu przyjdzie do ciebie i Pokémon. Przyjaciele, czy ktoś nie rozumie tego, co ja powiedziałem? Bardzo was proszę, powiedzcie. Jak nie rozumiesz w całości, czy w części, zadawaj pytania. Musisz się pytać. Musisz w ten sposób funkcjonować. Bo tu chodzi o ciebie, nie o mnie. Ja wiem, jak trwać w ciszy. Daj mikrofon Mariuszowi. Powiedziałeś, że powinna być kara śmierci i masz na to dwóch świadków. Tak, jakich? Podaję. Pierwsza informacja, tak? Jedna ze Starego Przymierza, druga z Nowego, żeby było równo, nie? Jest ich dużo więcej, ale podam dwie. Bóg powiedział tak. Kto nie będzie przestrzegał moich praw, ma zginąć. Z Nowego Przymierza, Święty Paweł tym razem. Władza nie na darmo miecz nosi. Drugi świadek. Jeszcze raz? Włodarz państwa.
Biblia jasno określa, że każde państwo ma mieć włodarza. Ktoś, kto tego nie rozumie, może przeczytać książkę, która tam leży, Uwalnianie narodów. W Biblii istnieje dokładny plan działania państwa. Z określeniem, jakie prawo w polskim kraju, znaczy w kraju ma mieć władza. Jasno określone jest. W Biblii jest to jasno określone. Jest jasno określony system podatków, kar, nagród. Ameryka tak powstała. Amerykańska konstytucja powstała na tej podstawie, nie? Dlatego w amerykańskiej konstytucji jest normalnie ujęta kara śmierci, nie? Jako Boży nakaz. Każdy, kto nie szanował prawa, tak? Oczywiście prawa Bożego, bo prawo państwowe musi być zbudowane na prawie Bożym. Tylko wtedy to funkcjonuje jak należy. Ten miał stracić życie. Na przykład... To nie było prawo Boże. Nie, nie było. To nie było prawo Boże. Mojżesz nigdy... A, to jest coś innego. To było... Jeszcze raz mówię. Że kobieta cudzołożyła, rozumiesz, o co chodzi? To nie było prawo Boże. Bo o co tutaj chodzi? Musicie zrozumieć taką rzecz. Bóg dał 10 przykazań. No nie? I teraz tak. Za nieprzestrzeganie tych przekazań była kara śmierci. Tak? Tylko nieprzestrzeganie tych przekazań było obwarowane wieloma różnymi wątkami. To wcale nie było tak, że kobieta, która cudzołożyła, prawda, czy była skazywana na karę śmierci, tylko to było prawo, które mówiło, że każdy człowiek, który będzie zdradzał drugiego człowieka, ma być ukarany karą śmierci na podstawie zeznania 2 lub 3 świadków. Żydzi już w tamtych czasach, zrobili z tego religię. Najpierw wyjęli z tego mężczyzn. To jest bardzo ważne. W momencie, kiedy wyjęli z tego mężczyzn, złamali prawidło Boże. I to już nie było prawo Boże. Rozumiesz to, Mirek? To już przestało być prawem Bożym. Prawem Bożym było to do momentu, kiedy wszyscy byli traktowani tak samo. Rozumiesz? Bo sformułowanie nie cudzołóż dotyczyło i mężczyzn, i kobiet i opierało się na zdradzie. Zdradzie. To jest bardzo ważne. Nie w fizycznym akcie. Dlatego, że do dzisiaj na przykład w Talmudzie, tak, w prawie żydowskim, które jest tak samo stare jak Pismo Święte, jest informacja, że jakie ma prawa mąż, a jakie ma prawa żona. I co jest bardzo ciekawe, na samym początku, żeby ktoś mógł być, był ukarany za tak zwane cudzołóstwo, to musieli być świadkowie na to, że jego partner, czyli jej mąż na przykład, w 100% realizował Boże prawidła do tego małżeństwa. Rozumiecie? To nie było tak, że oni to robili. Oni to sobie robili, tylko oni już łamali prawo. Oni już łamali prawo. Oni sami od początku zaczynali te prawa łamać. Dlatego powstawały kolejne przepisy regulujące te rzeczy. W konsekwencji powstało 600... Co? Ustanawiali nowe. I potem, a kolejni potem przepisami to wyrównywali. Sam początek taki nie był. Na przykład nie było, że kraść. Sformułowanie kraść było zawężone już przez nich, tak? Dotyczyło porwania człowieka, czyli na przykład formy manipulacji. Czyli za manipulację była kara śmierci. Za manipulowanie człowiekiem kara śmierci była. Nie wolno było kogoś zmanipulować, trzeba było komuś mówić prawdę. Nie wolno było kogoś oszukać. I teraz ktoś na przykład powie, ale to było bardzo rygorystyczne, nie? Ale ty tak uważasz, bo jesteś przesiąknięty tą kulturą naszą obecną. Pytanie jest, czy te podstawowe prawidła, które zostały dane ludziom, prawda?
gdyby były realizowane od A do Z, czy nie przynosiłyby stuprocentowo lepszych efektów? Na przykład jest małżeństwo. Przyjrzyjmy się takiej rzeczy. Jest małżeństwo i jest dyrektywa. Wobec siebie musicie realizować Boży projekt, bo chcecie być tym małżeństwem, to jest wasza sprawa, tak? Lecz jeśli którejś z was przestanie realizować ten Boży projekt, to drugie jest wolne. Chyba, że ten realizuje projekt, tak? A tamten go zdradza. Wtedy to tamten jest winny. I tutaj jest określenie kary za winę. Natomiast padało to z pokolenia na pokolenie, ponieważ nikt nie był w stanie, mężczyzna, jako silniejszy, jako ten, który pracował, który zarabiał, natychmiast wszedł na miejsce wyżej niż kobieta. Sprawa, które było dane przez Boga do obojga, zrobił prawo tylko do niej. Powiedział, teraz nieważne jak ja się zachowuję, nieważne jak ja żyję, jeśli ona mnie zdradzi, to ją zabijemy. W ogóle wiecie, nie czytacie w Piśmie Świętym, ani jednego precedensu nie mamy, że mężczyzna został ukamienowany za zdradę. Zauważyliście to? Tam zawsze kobieta była. Mężczyzna mógł, to co ciekawe, mężczyzna może pójść do prostytutki, jest wszystko w porządku. Mężczyzna może dostać, zastawić kurczę kawałek majątku prostytutce, jest git. Czyje to są prawa? Już nie Boże. To już nie jest Boże. To już nie było Boże. Kara śmierci jest karą, którą powinno się państwo posługiwać w takim celu, aby ludzie bali się, tak, dokonywać sabotażu na innych ludzi. Poza tym, jak zauważyłeś na pewno, kara śmierci nie była w tamtych czasach dana w ręce jednego człowieka, tylko włodarzy plemiennych. Włodarze plemienni zaś sami nie wykonywali tej kary, tylko wykonywali ją ludzie. Tam ludzie rzucali tymi kamieniami. Co to znaczy? To znaczy, że mamy usankcjonowanie prawa do posiadania broni. Każdy człowiek winien mieć prawo do posiadania broni i żyjąc w danym społeczeństwie, tak, powinien móc wyegzekwować prawo, tak, które zostało złamane przeciwko jego osobie. Oto podstawa Boża. A nie na zasadach takich, że oni sobie zaczęli obcinać te kawałki prawa i stworzyli małą hybrydkę pod tytułem jeśli kobieta jest cudzołożna, to ją zabijamy, facetowi wolno chodzić do prostytutek i wszystko jest elegancko. Więc widzimy jakby patologię tej kary śmierci. Patologię. Patologię. Bóg nigdy nie dał narzędzia pod tytułem wyeliminowanie drugiego człowieka, które miałoby być oparte na błahym powodzie. Dlatego wszędzie jest na przykład dwóch lub trzech świadków, nie? Na przykład, i to jest ciekawe, czyli mąż zastaje swoją żonę z innym facetem w łóżku w tamtym czasie, nie? I według prawa Bożego nie może nic robić. Nie może powiedzieć, zabijcie ją. Tak? On nie może tego zrobić. Może iść i powiedzieć, ona mnie zdradziła. Włodarz powinien zapytać, czy masz na to świadków? On mówi, nie mam. Więc włodarz powinien powiedzieć, to nie ma dyskusji. Oczywiście widzimy dalej w Piśmie Świętym cały system fałszywych świadków. Widzimy, że potem cudzołóstwo jest już, to już nie potrzeba świadków. Prawda? Wystarczy, że przyszedł mężczyzna do rabina, powiedział, ona mnie zdradziła, dziewczynę w ogóle zabijali, nie? Czyli to ludzie wiek po wieku wypaczają to prawidło. Wypaczają to prawidło. Kara śmierci
jest karą, która jest, ma być wymierzona z miejsca człowieka, z miejsca pewnego autorytetu, który został dotknięty jakimś przestępstwem. Okradziono cię i teraz ty posiadasz prawo kary śmierci dla tego człowieka. Masz prawo to zrobić, rozumiesz? Masz prawo to zrobić. Takie Bóg ci daje prawo. Prawda? Bo on cię okradł, on cię zniszczył. Tak. Ale do kogo mówi i w jakim celu mówi? Ale on nie mówi do władców o zmianie prawa. On, Jezus, w czasie swojego 3,5-rocznego funkcjonowania na ziemi przygotowuje proroczo ludzi na nowy eon, czyli eon łaski. On pokazuje ludziom, że tak jak oni nie muszą się zemścić, nie muszą, bo zawsze od kary śmierci mogłeś odstąpić. Mąż cudzołożnej żony mógł też powiedzieć, ja nie chcę, żeby ją kamienowali. On nie zachęcał do tego, żeby nie robić. On pokazywał na podstawie ludzkich zachowań relacje między Bogiem a człowiekiem. On im pokazywał coś, że nie musicie tego robić. Nie musicie tych rzeczy robić. Napisano oko za oko, ząb za ząb, no nie? A ja wam powiadam, czyli co teraz? Teraz ja wam pokazuję na tym przykładzie, do czego dzięki mnie dojdziecie w relacji z Bogiem, że Bóg się na was nie zemści. To są prorocze informacje. To nie jest zmiana prawa, dlatego też Jezus powiedział, ani jedna kreska, ani jedna litera nie będą usunięte. Chodzi o to, że musi to być co? Prawidłowo ustawione. To musi być prawidłowo ustawione. Rozumiecie? Ono nie ma nie istnieć. Ono ma być prawidłowo ustawione. I oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania na ten temat. Bo ty masz prawo na przykład powiedzieć, ja uważam, że nie powinno być kary śmierci. Uzasadnij to sobie, uzasadnij to innym, jeżeli będziesz z nimi o tym rozmawiał i jak najbardziej masz prawo z tym funkcjonować. Ale jak najbardziej i w pewnych przypadkach nigdy Bóg też nie powiedział, żeby była kara śmierci. Była ona w pewnych przypadkach i te właśnie pewne przypadki to były przypadki, które były elementami głównymi dla społeczeństwa. Głównymi elementami. Podrzędne elementy takie nie były. Nikt nie kazał zabijać kogoś dlatego, że na przykład, nie wiem, ktoś mu, kurczę, napluł w twarz. Ale zbierał chrust. Dlaczego? Teraz o co chodzi? Zbiera chrust. Dlaczego on zbiera ten chrust? Ale co? Ale dlaczego to zrobił? Chrustu? Nie, no nie potrzebował chrustu. Ale nie potrzebował chrustu, dlatego że to jest bardzo ważne. Informacja o tym, że człowiek zbierał chrust i zostaje zabity, prawda, jest informacją, która pokazuje człowiekowi, pokazuje nam, że wszelka forma buntu kończy się śmiercią. Pytanie, czy oni mieli prawo go zabić? Amen. Mieli prawo go zabić. Czy mogli go uniewinnić? Amen. Kara śmierci, istnienie kary śmierci nie oznacza wykonania kary śmierci. To jest bardzo ważne. Kara śmierci w prawie musi istnieć jako straszak. I tak też miała wyglądać w prawie Bożym. Każdy mógł uniewinnić człowieka. Nie było obowiązku na przykład skazania na śmierć człowieka, który zabił ci bliskiego. Mogłeś go uniewinnić. Dlaczego Mojżesz tutaj zarządza wykonanie kary śmierci na tym człowieku? W tamtym okresie czasu, na samym początku podania prawa ludziom, wszelka forma buntu, rozumiesz, jest jakby podniesiona do rangi zdrady Boga. Skoro Bóg powiedział nie pracuj, to nie pracuj.
mamy prawo za to dać cię na śmierć, mamy prawo cię uniewinnić. W tym wypadku włodarz państwa, czyli Mojżesz, decyduje się o tym, na to, aby wykonać na nim karę śmierci w tym celu, tak? Aby pokazać innym, że nie należy buntować się przed Bogiem. Jak widzimy, nigdy więcej w Piśmie Świętym nie mamy zapisu o tym, aby ten sam Mojżesz, który przez kolejne dziesiątki lat prowadzi Izrael, prawda? On skazał kogoś na tą karę śmierci. Widzimy, że za nieprzestrzeganie szabatu wystarczy przynieść dwa gołąbki i złożyć je na ołtarzu jako ofiarę przebłagalną. Bo mamy już system ofiarniczy, tak? Jednak w tamtym momencie tak to wygląda. Jest to dokładnie tak jak z żołnierzem, który jest na froncie. Dowódca może natychmiast na nim wykonać karę śmierci. Sąd jest bardzo szybki w wojsku, trwa godzinę, jeżeli chodzi o wojnę, nie? Ale nie musi tego zrobić. Może zastosować prawo ułaskawienia. Pytanie teraz, to jest bardzo ważne, pytanie, które na przykład zadawał sobie nasz brat w Chrystusie, George W. Bush. Czy zbombardować Irak, czy okazać łaskę Irakowi? Włodarz państwa musi zdecydować. Czy to oznaczało, że każdy inny kraj bombardowali? Nie. Zrobili to, żeby pokazać pewne rzeczy. Czy tam zginęły masy ludzi? Jak najbardziej. Wykonali karę śmierci za to, że napadli na Kuwejt. Zdecydował o tym włodarz. Ja pamiętam, to było jak oni w parlamencie siedzieli i się modlili. Oni siedzieli tam w Stanach, oni się modlili o to, czy zbombardować Irak. Prawda? To są... Tutaj, to jest bardzo ważne. Tutaj jest pytanie, czy kara śmierci winna istnieć, czy nie winna. I teraz ja na podstawie argumentu Bożego mówię, tak powinna istnieć. Co to oznacza? Czy należy ją ciągle wykonywać? Nie. Nie jesteśmy w ogóle pod kodeksem Hammurabiego, który miał w 78 przypadkach w ogóle karę śmierci u siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Tam było, jeśli ktoś kogoś zepchnie z balkonu, też go zepchnie z balkonu. Jeśli ktoś coś ukradnie, utnij mu rękę. Nie będzie kradł to ręko. Wiesz, to w ogóle Hammurabi, chcecie to poczytajcie w ogóle o wariacie. Facet, który stworzył w ogóle kodeks, kurczę, człowieku, chociaż był porządek wtedy, no, u niego. Ale na czym rzecz polega? Ona winna być. Czy można z niej ułaskawiać? Jasne. Włodarz państwa winien mieć w ręku narzędzie zarówno kary śmierci, jak narzędzie ułaskawienia z kary śmierci. Tak, jak to pokazał Bóg. I widzimy tutaj, że potem ci ludzie są ułaskawiani z tej kary śmierci. Że w ogóle okej, nie przestrzegałeś szabatu, przynieś dwa gołąbki, złóż się na ołtarzu i będzie git. Nauczysz się, prawda, bo trzeba było kupić te gołąbki, a one były nieco drogie. Bo to nie było, że możesz złapać, tylko trzeba kupić było w ogóle, nie? Wiesz. Więc to na tej zasadzie to jest, ale... Tak, bo to było normalne, że się sprzedawały i one bardzo dużo kosztowały. Tylko, że to, co oni zrobili, to nie było złe, że tam sprzedawali gołębie. Tylko wiecie, dlaczego Jezus rozwalił te stoły na świątyni? Dlatego, że oni mieli tak wygórowane ceny. I zrobili sobie co? Monopol. Każdy, kto tam chciał inny sprzedawać, był wykopywany w ogóle, rozumiesz, z tego miejsca. Bo oni teraz jest gang, handlarzy, kurczę, człowieku ofiarami. To Jezus tam wjechał i im prawo dał, ale to pokazał. Ale to normalna sprawa, że oni tam handlowali gołębiami, handlowali w ogóle tym. To było zawsze tak, nie? To się nic nie działo. Musicie mieć zawsze usankcjonowane zdanie swoje w danym temacie, dobrze podparte argumentami. Nigdy nie możecie powiedzieć sobie, to jest tak, albo tak mówią. No właśnie nie. No właśnie nie. Właśnie ja się dowiem, ja się dopytam, ja się kurczę dodrapię do tego, dlaczego tak nie. Znaczy, ja jestem sam człowiekiem, który zabił kiedyś człowieka. Czy mi się należała kara śmierci za zabicie tego człowieka? Nie należała mi się. Dlaczego nie należała mi się kara śmierci? Dlatego, że ja nie miałem w planie zabicia tego człowieka. I w Piśmie Świętym jest jasno powiedziane, że nie można wykonać kary śmierci na człowieku, który nie miał w planie zabicia człowieka. Jednak może za nim wyruszyć mściciel krwi. Czyli z włodarza władza kary śmierci została zdjęta, została oddana najbliższej rodzinie. Już była wendeta tylko. Gdzie oczywiście Bóg wie, że w ogóle będą się ścigać, bo tacy są, to im buduje miasta w ogóle schronienia. I mówi, jeśli ucieknie do tego miasta, to póki będzie w tym mieście, to mściciel krwi nie może go trafić, nie? Prawda?
Ale jak jest napisane, tam nawet były takie przypadki, bo pytania były zadawane właśnie. A jak ktoś machnie siekierą i to pożysko spadnie komuś na głowę? To są pytania. No i kurczę, Mojżesz odpowiada, wtedy nie będzie kary śmierci. A jak ktoś rzuci, i drugi zadaje pytanie, a jak ktoś rzuci kamień i trafi kogoś i zabije? Wtedy nie będzie winny śmierci. Prawda? Więc to w ogóle, to jest bardzo, bardzo rozwinięte. I właśnie w Talmudzie, w Midraszach również, czyli w tych żydowskich opisach do tych zasad, tam były opisy tego, co jak te prawo interpretować. I tak samo nie było w ogóle z kobietami. Dlatego mówię, tam bardzo szowinizm się posunął do przodu. Faceci jak zazwyczaj przejęli kontrolę, tak, jako silniejsze jednostki. No i kurczę, siebie wymiksowali z tego układu. No to my już nie jesteśmy tutaj macho grande. Rozumiesz, o co chodzi? A te dziewuchy są naszą własnością, więc tam jak coś, to kamieniami się masz, Wiktor, nie? Ale w czym sprawa jest? Sprawa jest w tym, że właśnie Talmud, on te rzeczy absolutnie regulował. I to nie było tak, że każda zdrada w ogóle czy coś jest tak czy inaczej. Absolutnie. Dzisiaj, już dzisiaj egzegeci wiedzą, że jak się nazywała ta Abigail? Ta Abigail, ta babeczka. Że ona już bzykała się z Dawidem, jak jeszcze żył jej mąż. Abigail. Batrzeba to nie, jaka Batrzeba? Która Batrzeba? Batrzeba? Abigail chyba. Ta, co jej mąż się zadławił kością, jak się nazywała? Abigail. To była matka Salomona. To nie, to taka pierwsza, jego pierwsza taka, wiesz, kochanica, co on ją zawija, jak jeszcze jest w ogóle bandytą, ciągnie ze sobą zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym w ilości 450 w ogóle wyrzutków społeczeństwa i trafia na Abigail. Bardzo mądrą, bardzo inteligentną, zaradną, w ogóle lokalną bizneswoman. I okazuje się, że ona ma, kurczę, męża, który jest człowieku łotrem i tak dalej, i tak dalej. I nagle, to jest mocne, nagle się zadusił kością. Całe życie wchrzaniał kurczaki i nigdy się nie zadusił kością. Wiecie, ja to przeczytałem i mówię, Dawid, no Dawidek. No bo to jest, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, my to możemy tak interpretować, możemy na rurę. Generalnie jest ciekawa historia. Historia, w której w ogóle ona najpierw nawiązuje, bo o to tutaj chodzi, relację z Dawidem, bliską relację, a dopiero później ginie ten mąż. Rozumiecie? W dziwnych okolicznościach przyrody. I jakoś nie do końca chce mi się osobiście, to są moje subiektywne zdania, nie do końca chce mi się wierzyć w taką lokalną moralność Dawida, no bo ja widziałem, co chłopak robił, nie? On bez żadnego zażenowania łoił równo, kurczę, państwa, napadając je, kurczę, tnąc do gołej ziemi wszystko i zabierając dobra. I mówiąc, Jahwe dał mi tą ziemię. Okej. Tylko nie chcę faceta ustawić w miejscu nieskazitelności moralnej. Dlatego moje osobiste są podejrzenia wobec niego. Takie osobiste śledztwo, które sobie mogę spokojnie prowadzić. Rozumiesz, czemu nie? Rozumiesz? Kiedyś się spotkamy w niebie, to go zapytam o to. Rozumiesz? Jak to było z tym, kurczę, chłopiną, powiedz, nie? Czym on się tam zadławił? Co tak go wystraszyło, kurczę? Wiesz, o co chodzi? Przyjaciele, szukajcie miejsca wewnętrznej ciszy. A rozprawiajcie się z każdą rzeczą, która was z tego miejsca będzie chciała wyprowadzić. Unikajcie zewnętrznych bodźców. Właśnie, odpowiadajcie sobie na wszelkie pytania. Nie bądźcie pod wpływem opinii, bo opinia będzie was wybijała, wiecie o co chodzi? Wybijała będzie z tego miejsca w ogóle skupienia, a bo tak mówią, bo tak to, bo tak tamto, wiele rzeczy mówią. Ty musisz dokładnie wiedzieć, odpowiedzieć na każde pytanie, które sam sobie zadajesz oczywiście, nie na każde na świecie, ale na takie pytania, które ty sobie możesz zadać. Musisz mieć odpowiedź, nie możesz przyjmować bodźców zewnętrznych. Cisza to twój wielki przyjaciel.